Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do czegoś, czego dawno nie było, Horizon Zero Dawn. Ponownie wracamy do misji pobocznych. Już za dobry miesiąc czeka nas pierwszy dodatek do tej gry. Co ciekawe, jeżeli dobrze pamiętam okolice premiery, twórcy nie planowali dodatków, no ale jednak, gdzieś w pierwszym odcinku zapytałem się, czy będzie to gra roku i wiele wskazuje na to, że na pewno zmieści się w tym top 3 niespodziewanie dobrych tytułów właśnie, jeżeli chodzi o zaskoczenia tego roku. Dlatego zostawiliśmy sobie na późniejszy czas, tak jak teraz, kilka misji pobocznych. Myślę, że spotkamy się w dwóch, trzech odcinkach, tak żeby nadrobić to, co tutaj pozostawiliśmy, czy tak samo, żeby przypomnieć sobie sterowanie, więc Llama Mode On. Sorry Staszek, tak, zostaje uruchomiony i tak sobie razem tu poćwiczymy, przypomnimy, jak tu się poruszało, biegało i w ogóle jak to wszystko wyglądało, bo zupełnie nie pamiętam. Trochę czasu nas nie było w tym świecie, więc bardzo chętnie też powspominam. Doszły po drodze trzy aktualizacje. Co wprowadziły dokładnie, na dobrą sprawę, nie wiem. Król Słońce zawdzięcza życie cudzoziemce. Żyjemy w dziwnych czasach. Bo gra w gruncie rzeczy już wcześniej robiła naprawdę. Przeogromne wrażenie. Z tego co wiem, chyba doszło nam tak małe zatrzymanie. Nowa gra plus. Możemy ją utworzyć po zakończonej historii i dzięki temu, jeżeli podjęlibyśmy się wyzwania, w ten sposób możemy zdobyć też broń, która jest niedostępna podczas zwykłej nowej gry. Ale aż tak bardzo nas to nie interesuje. Zastanawiam mnie za to w przypadku dodatku, czy przeniesiemy wszystko to, co tu zdobyliśmy? No ale jak my tu... W taki słoneczny dzień mam pełno energii. O, zazdroszczę. Zazdroszczę. Ale tu się kryje misja. A, już pamiętam. Fokus nam prawdę powie. No właśnie. Beczka była ostatnio ruszana. Moment, moment. Beczka jak beczka, ale... A nie, to te skrzynie nas nie interesowały. Z tego co pamiętam, były duże problemy z ekwipunkiem, więc sobie zostawimy ten temat. I cóż z tą beczką, że była ruszana? Proszę bardzo. Ślady. Okej. Ale podoba mi się to, że... O, podświetliłeś ścieżkę, może tak będzie łatwiej. W miarę ta gra jest taka intuicyjna, fajnie stworzona, że... Powoli czuję, co jak to wszystko to działało, chociaż może nie ma co uprzedzać faktów, bo zobaczymy, co się stanie, jak dojdzie do jakiejś walki. Okej, zresztą w ogóle może tak, ostatnie zatrzymanie, zobaczmy, o, już pamiętam jak menu tutaj śmiga. W ogóle jaką misję my robimy, bo tak nagle wskoczyliśmy. Właściciel straganu z jedzenia z Jasnego Targu szuka pomocy w wytropieniu upartego złodzieja. Otóż to, poziom 15, czyli daleko, daleko w tyle w stosunku do tego, co już robiliśmy, bo jesteśmy na 48, w sumie to... Na sam początek odkryjemy ostatnią umiejętność. Prawdopodobnie wskoczył na achievement tak informacyjnie, bo też pytaliście, co się stało z tymi achievementami na PS-ie. To gdzieś przy okazji serii z Hellblade'a wyłączyłem je, te wyskakujące informacje, ponieważ zaburzały one moim zdaniem samo wejście w grę. Szczególnie w Hellblade'ie, ale tak spodobało mi się to ich niewyświetlanie, że pozostanie z nami też i przy innych tytułach. Nie ukrywam, że dźwięk samego... Achievementu jest całkiem przyjemny, fajny. Ciekawie to zrobili, no ale... Popsute owoce. Królikom mimo to smakują. Dużo ich tutaj. Shop. To tu gdzieś chyba pralnia brudnych pieniędzy się kryje. Obejrzyj owoce. O, złodziej zgubił kolejne owoce. Ciężko je jednak dojrzeć w tej trawie. I kapusta. Kapuchę miał. Ja to mówię, shop praży, jakieś nielegalne interesy robi. Cóż to mamy za liście dziwne? Zresztą, no właśnie, ja nie wiem, czy to tak ładnie w tej grze wyglądało, czy to jest specjalnie tu coś przygotowane. Idź po szlaku owoców. A nie możemy zaznaczyć na R1, albo nie widzimy jeszcze szlaku owoców. Owocowy szlak. A, jest. Ale tylko, że nie możemy, a możemy podświetlić ścieżkę. Tu coś się świeciło dalej. Bakłażany? Tak, nie, to jak jakaś przyrośnięta kukurydza wygląda. Dobra. Oznacz cel? Nie. Ale już pamiętam, że rzeczywiście tak można było z tymi zwierzętami robić, polować. No właśnie, bo my mamy jeszcze nie w pełni rozwinięte wyposażenie. Niestety w celu jakoś...
poprawy tego stanu rzeczy, to musielibyśmy zapolować tutaj na trochę zwierzyny, ale tym zajmiemy się później. Na początek misja. Ło, ten szlakarz tam prowadzi? No to już na skróty, na przełaj. Dobrze, że nasz fokus ma jakiś względny zasięg. Czy to ostatni owoc? Dobra, dziki, z drogi, muszę się temu przyjrzeć. Dobre miejsce na polowanie. Tym razem ślady stóp. Aha, czyli jednak nie shop. Albo ktoś, kto współpracował z shopem. Właśnie też próbuję sobie przypomnieć same misje poboczne. Czy... Ale chyba były dość zróżnicowane. Dość fajne też właśnie do tego, żeby powrócić. Trochę, jeżeli chodzi o sam dodatek, martwi mnie jego nazwa. The Frozen Wild? Coś takiego. Albo Wilds? Mniejsza o to. Ponieważ sugeruje, że przeniesiemy się w mroźne krainy. A to jednak tereny takie jak tu robiły największe wrażenie. Na słońce! Wybacz mi! Wybacz mi! A oto i złodziej. Ma kłopoty. Nie no, to jest karma tak zwana. Już jedziemy. No i to z grubej rury. Karma, no chciał owoce. A, pamiętam, słabe punkty. On tam chyba w gardełko ładowaliśmy. Już, znaczy ta... Oznacz cel, tak, dokładnie tak. No. Walka chyba kiedyś nam lepiej szła. Dobra, ale jednak zlikwidujemy. Zresztą w ogóle, jeżeli jesteśmy przy łukach, właśnie, były mocniejsze strzały. Dojdziemy do tego wszystkiego. Przecież my mamy jeszcze slow-mo. Chyba. Ale na niewiele się zdaje. No właśnie, przy takiej agresji, z jaką mamy tu do czynienia. Ale tak biegnę, ponieważ chyba była możliwość dobijania. Okej. Jedyne co tak też po latach, czy po miesiącach, może nie przesadzajmy, to chyba jest problem lekki z głośnością gry. Spróbuję... O tak, tak. Tak sobie tłumacz. Gdzie ty jesteś? Gardło! Oho, jedna kula odpadła. Pięknie. Może z potrójnego lepiej zaatakować? To tak do nas? Oho. No niestety pięknie się strzela, ale szybko mardujemy te strzały w taki sposób. Uwielbiałem ten dźwięk właśnie, gdy trafiliśmy. Ląduj! Awaryjnie! Awaryjnie! Ty! Karma, wracaj tutaj. Bo tyś pijak jest, też tak. Dogadamy się, ale... Wygaś świeczkę. Wygaś ścieżkę. No. Dogadalibyśmy się. Uciekał co? Albo gdzie raki zimują, może w ten sposób. Właśnie, do dodatku, tak wspomniałem. No, zimowe klimaty. Jak będzie to wyglądało, zobaczymy. Mimo wszystko niecierpliwie czekam. Zastanawiam mnie też, ile dojdzie nowych treści. Czwórcy bardziej poszli w takim, powiedzmy, prostym kierunku, czyli znów dostaniemy te... Ło, i się wkopałem. Te całe dziury jaskinie, gdzie były wytwarzane te roboty. Czy jednak sama zawartość będzie czymś zupełnie nowym? Dziękuję, dzikusko. Ocaliłaś mnie przed sądem. Że co zrobiłam? Jakiś czas temu porzuciłem biedę w Zmierzchu. Choć tutaj nie mogłem liczyć na ciepłe przyjęcie. Więc kradłem jedzenie jakiejś kobiecie na targu, żeby przeżyć, nic więcej. Ale bezlitosne słońce zesłało ty jastrząb błyski. Uważasz, że zaatakowały cię, bo kradłeś? A nie? Może spróbuję przebłagać tę panią. Czy dzięki temu jastrząb błyski mnie zostawią? Wiesz, załatwiłam jastrząb błyski, ale tak. Musisz wrócić i przeprosić. Ta kobieta jest łagodna. Wybaczy ci.
Słońce przemówiło! Dziękuję, dzikusko. Niech świeci ci słońce! Świetnie. Przestałam być wyrzutkiem, to teraz jestem dzikuską. Ale ważne, żeby świeciło nam słońce. Ukończone zadanie. Sprawnie poszło, to co? Z rozpędu jeszcze jedna misja poboczna. Właśnie, tutaj też był ten podział poboczne i zadania, które w sumie do tej pory nie wiem, czym się różniły, ale... Przenosimy się w nowe miejsca, a w międzyczasie, podczas naszej podróży, zobaczę też, czy nie da radę. Jak tu była szybka podróż? A szybka podróż do ogniska. To tu. Okej, powinno być lepiej. Mam wrażenie, że ustawienia gdzieś z którąś aktualizacją musiały się zresetować, stąd chwilowe niedogodności, ale... Może właśnie, trzeba było trochę tu pobiegać jeszcze. Chociaż mówię, wydawało mi się, że... Mam nadzieję, będzie na pewno to zabawne. Się przyda. Jeżeli na początku nie będziemy ogarniać, patrząc na to gdzieś już po całej tej podróży w misjach głównych, no wychodziło to w miarę dobrze. Jeden skarżet upadł. Inni musieli się wycofać. Ale gdzie? Wycofać. No tak. Przód, tył. Pasuje. Jeszcze jeden Kardża. Ciekawe, czy ktokolwiek przeżył. Przynajmniej śmierć miał szybką. No to nie napawa optymizmem. Zarówno widok taki, jaki to dostaliśmy, jak i to... Z czym możemy się spotkać za moment? Droga, jak biegamy, właśnie, samo menu koło, to tak pięknie działało, wszystko w tle. Dorzucimy parę strzał. To nie może być hełm ostatniego Kardża. Ktoś o mało nie stracił głowy, po czym zbiegł. Ciekawe, jak się czuje nasz kolega Johnny Depp, który... polował na obozy barbarzyńców i to będziemy mogli nadrobić. Myślałem, że ktoś tam stał, a to tylko ognisko. Dziki, dziki, dziki. Okej. Czy jest duża szansa, że z kim sobie pogadamy, nie jest tak źle. Tak, no bo... Bądź co bądź lubię, jak z kimś jednak tak spotkamy, coś się dzieje. Nie zastąpię żywej duszy tu w grze. Trochę gorzej. Wszędzie krew. Maszyna zawlekła coś do wody. Ale może dostał się na wyspę. Wstawiam trupojady. O, 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 czekaj. To zbieraj. Nie wiem, czy tej wyspy... Chociaż nie, już teraz nie kojarzę, tak. Mogę mylić z Wiedźminem. Oho. Widzę chyba małe kroki. To może przetestujmy od razu tryb skradania się. Dobra, już wszystko pamiętam. Skrzynia z zapasami to raczej nie on. Antyczny złom też nie, chociaż mógłby nas zainteresować, ale... Wszędzie krew. No jeżeli chodzi o miejsce do ucieczki, to nie najlepszy obrał. No, zaginął w tym wszystkim. Dobra, tutaj poszedłeś prosto na czujkę. No ładnie. Rozsądnie. Uła. Polowanie zakończone, teraz walka. Słońce pałające. Ja tu śpiewanie? Nie skończę. Powaliłem wszystkie bestie, ale ucztę przez to prześpię. Wychyliłem więcej piw, niż bym chciał zliczyć ci. O! Nie w oko, no właśnie. Pancówek nad miarę strzeliłem, lecz żadnej nie zaliczyłem. O słońce, pałające, ja tu nigdy nie skończę. Jeżeli zamknęli bramę, mogę spisać testament.
Znajdą tu moje kości wśród traw i kwiatów wonności. Tak chcę do domu wrócić i nigdy zeń nie ruszyć. O słońce pałające, pewnie się tu wykończy. Piękne dzieło miał, nie chciałem mu przerywać. Pan Tadeusz, tak? Nie spodziewałem się, że ktoś mnie znajdzie. Zwłaszcza jakaś nora. A ja nie spodziewałam się zastać tutaj półnagiego, śpiewającego gardża. Przepraszam za swoje zachowanie. Myślałem, że nie żyję. Chodź. Twój dowódca chce cię widzieć w wieży dnia. Nie będzie mnie żadna nora prowadzić do domu. Jak więźnia. Dobra, to idź sam. Czekaj. Wiesz, miałem drobne starcie z chłopakiem. Zażarł połowę mnie, znaczy zbroję i łuk. Bydlak wciąż siedzi w wodzie. Nie mogę wrócić bez broni. Odszukaj mój łuk, proszę. Znajdę go, tylko proszę, nie śpiewaj już. Łuk, a w ten sposób, no to mamy problem, ale może przetestujemy w takim razie naszą drugą zabawkę, czyli linę. Tylko tak, przeskanujmy. Jak jej uważać na tę maszynę? Dobra, nie dobra. Nie wygląda przyjaźnie. Chodź, zatrzymaj się na chwilę, kolego. Kłapak. Był kłapak. No to ma teraz problemy, chociaż nie wiem, czy nie tak jak my. Aha. Próbuję mu w ten... Moment, one były... No tak, dystansowe też. Już pamiętam ciebie, łobuzie. Chodź, to jeszcze raz testujemy. No, musimy się nauczyć. Wszystkiego na nowo. Co to zakręciały? Tak, pięknie nietrafione. To już lepiej. Kolejny pancerz zdjęty. Kłapak B, nie wiem czy... No chyba na plecach ma coś ciekawego, ale właśnie, nie wiem czy my możemy tak blisko niego podchodzić. Oho. No pięknie. Oho, zdjęte. Dobra. Jeszcze żyjemy tu, kłapak. Spokojnie. No to jak na powrót do serii, to obraliśmy chyba dość trudny kierunek. Ale dobra, już mniej więcej... A, on miał pod gardłem rzeczywiście coś takiego, co powinno nam szybko pozwolić na go powalić. Tylko uwaga, skok będzie. No... Tak jak już powiedziałem, że będzie skok, to rób ten skok, tak, żeby nie było. Że później jakieś niedomówienia. O, o to też chodziło. Pięknie. Uwielbiam te walki. To my mogliśmy taki łuk ci kupić, kolego. No ale dobra. Trzeba ćwiczyć. Trzeba ćwiczyć. 7 listopada już tuż, tuż. Z nieba żeśmy ci spadli. Trzymaj łuk. Powodzenia. Dziękuję. Ja nie chciałbym umrzeć na obcej ziemi, jak moi ludzie. Niech słońce oświetli im drogę. No dobra. Całkiem szybko idzie. Stety, niestety, tak, bo nam nie zostanie za dużo tych misji. Ja zakładałem, że gdzieś mamy te odcinki. No. 3. A tu co nam zostaje? Obóz bandytów Kotły. O, tak to się nazywało. Skażone strefy. Zastanawiam się, czy na koniec może te dwie misje poboczne zostawimy sobie na następny odcinek, a teraz skoczymy jeszcze poćwiczyć na skażonej strefie 18 i też je oczyścić. Nie wiem, czy tu nie zaczynała się misja, gdzie głos dowódczyni podkładała ta sama osoba, co w przypadku Uncharted zaginione dziedzictwo Nadine. No dobra, skażona... Nie no, to chyba było coś złego. Wyświeć sobie ścieżkę, oznacz cel. Zdecydowanie możemy go oznaczyć. No, pamiętam, że uderzenie czy strzał w to coś, no to przynosił nam wiele korzyści. Ło, a tu jest ich dużo więcej. Ale mimo wszystko nie wiem, czy jesteśmy gotowi na to. Tutaj mamy... Z tym już nie będzie takich wielkich problemów, mam nadzieję. Też co z tego będzie, zobaczymy. Oznaczymy sobie wszystkich. Tu nie chodzisz po krzakach.
Możemy też przywołać naszego wierzchowca, tylko jeżeli dobrze pamiętam, podczas walki tutaj w skażonej strefie. Ale pięknie. W sumie możemy pułapki też rozstawić. Przetestować ten bajer. Podczas walki w skażonej strefie nasz wielkogłów, czy kto tam biegał, niestety mógł przejść na ciemną stronę. Dobra, nie widzi nas. Myśmy zrobili dużo wybuchów. Aha. Ty uciekaj z tych pułapek. To my przygotowaliśmy to dla kogoś innego. Socjalny gość. To czekamy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przecież my jesteśmy widoczni. O, teraz lepiej. Mam cię. No. Dobra, myślałem, że szybciej to walnie mu. Sorry, nie tak to miało wyglądać. Naciągaj łuk. Trzy strzały. No, nareszcie poszło. I cała okolica płonie. Teraz pod gardziołko. No. Kiedy ci to wybuchnie? Okej, kumple przyszły. I dobra. Już trochę lepiej jakby było. Teraz tak, zapraszamy na pułapki. Zapraszamy do zabawy. Bardzo pięknie. No i o to też chodziło. Jeszcze jeden i jeszcze jeden. Chyba już tylko dwóch zostało. O, a ty skąd się tu? Te dźwięki napawają mnie optymizmem. Dobra. Ale niestety ekipa jakby się zlatywała tutaj dopiero. Wykaraskam się z tego. Nie, no to oni mają problem, tak nie my. Chodź. I uciek. I tyle. I tyle. Cóż, no sprawnie idzie. Bierzemy wybuchacz. Sprawnie idzie, a może... O. Ale zobaczymy jeszcze widokówkę, jaka się tu kryła. Wygląda to całkiem fajnie. A tu było tak, Opole, Sopot, te sprawy. Brągowo, kabarety. Ach, te widokówki. Kiedyś mieliśmy zebrać chyba wszystkie. Też można by było za te pobiegać. A, przecież my jeszcze mamy tu głos. Historia pewnej apokalipsy, dzień piąty. Tej nocy, gdy przedawkowałem, The Grey Swarms grało przed Turtle Smash, a przynajmniej tak napisali w raporcie policyjnym. Miałem 15 lat. Kiedy dwa dni później obudziłem się w szpitalu, najpierw zobaczyłem twoją twarz. I wszystko. Noc się zbliża. Noc się zbliża. Zobaczmy jeszcze szybko na mapę. Może byśmy pobiegali chwilę w nocy, żeby przyjrzeć się temu wszystkiemu. Zobaczmy na mapę, czy nie kryje się coś więcej. Bo tak jak wspomniałem, misje poboczne zostawimy sobie na kolejny odcinek. Zrobiliśmy chyba wszystko, co mogliśmy. To może obóz bandytów. Tego nie było, co prawda w nocy obóz bandytów. No ale co tam? Ale co tam? Lecimy na ognisko. Na dobrą sprawę, nim pójdziemy dalej. O, jest Johnny Depp! Czekaj, stój! No miło, mówiliśmy o tobie dzisiaj. Na dobrą sprawę, nim pójdziemy dalej, teraz pamiętam, że chyba... Okej, myślałem, że nam zabrali, a to tu się kryje nasz bardzo rzadki strój, który pozwala przyjąć część obrażeń. Zrezygnowaliśmy z niego wcześniej podczas naszej rozgrywki, ponieważ był on za bardzo tak zwany OP, ale na ten moment, gdy ćwiczymy, jak tu się gra, cały ten powrót do zabawy, no to myślę, że warto go ubrać, zresztą pokazać, jak to wygląda, bo prezentował się całkiem nieźle. A będziemy rozmawiać, czy to tak tylko... Bo właśnie to... Jedna z jego misji było pokonanie tych wszystkich bandytów w okolicy. Gdzie ci bandyci? Gdzieś tam siedzą. Zobaczymy. Johnny. Mu się nie spieszy do walki. Może i dobrze. Lecznicze? Lecznicze. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przydadzą. Tutaj też chyba prawdopodobnie coś takiego. O, co tam jest w górze? O, o. Już? To się rozpędziłem. Chyba czas na pierwszego hedzika. I zbadanie okolicy. Dopóki jest jeszcze jasno. Bo później może nie być tak miło. Ale ładnie byśmy przeskoczyli przez bramę.
Tak na start, bach, bach i już. Co najlepsze, wypadło coś niebieskiego, ale tam ktoś idzie. Dobra, żużlowe szkło nam niepotrzebne. Johnny, żeby ciebie nie zauważył, bo nasz cały misterny plan legnie w gruzach. Pięknie. Ja nie wiem, czy on będzie strzelał, tak. Już nie pamiętam, co robił. Wiem, że marudził. Znaczy, z takiej odległości jesteśmy w stanie ściągnąć tego kogoś? Mam nadzieję, że tak. No pewnie. Że też te obozy bandytów mogły się znudzić? Niemożliwe. Czy to naprawdę przednia zabawa? Czekamy nic. A, bez tej, a może i z tego postrzelamy. Dużo patyków jest, dużo. Czego nam nie brakuje? Co prawda właśnie, zawsze w takim obozie krył się ktoś z potężną bronią. Warto by było mu ją zabrać. Systemy alarmowe, ale może to dla nas lepiej, jakby zawołali posiłki. Zawsze to więcej zabawy, ale... Trochę ich tu jest, mimo wszystko. Dobra, szkło żużlowe już pamiętam, że w żaden sposób nas nie interesowało. Spróbujemy się dostać do środka jakoś inaczej. Też zniszczyć ten alarm im przede wszystkim. Jest i alarm. Muszę na niego uważać. Tu niestety ta gra miała problem z przebijaniem się przez takie miejsca jak to. Okej, wyjście do środka jest, ale nie wiem, czy będziemy niezauważeni nadal. Jak mu przeszło koło głowy? Może nie powinienem tak długo się zastanawiać, tylko od razu strzelać. Powstrzymał wysłania sygnału. Dobra, możemy wbijać do środka. To zaczyna się akcja. A może zrobimy to z pomysłem i rozstawimy wybuchowe pułapki przy wejściach do... Chociaż oni tacy niechętni trochę z korzystania z nich. Szukaj dalej! Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Tak jakby nas gonili, czemu nie? Musi tu jeszcze być! Jest przecież ten ze spluwą. Wychodzimy na niego. Ło, czekaj! No i jeszcze w niemalowane uderzenie. Jesteś! No to daj nam zabawkę. I wchodzimy na pełnej. Ogniopluj. Chyba było całkiem fajne. Czekaj no. Głośne, bo głośne. Bez instrukcji obsługi też, ale na... O! Na takie nocne zabawy, już pamiętam, czy z tego też nie korzystaliśmy. Bo to po prostu było głośne, ta osłona, którą mamy na sobie. Ale... Więc można się pobawić. Poszło. Ej, to takie fajerwerki na zakończenie, jak znalazł. To chyba też bandyci. Prawda, nie wszystkich mamy oznaczonych niestety. Albo nie wszyscy nas widzą. Ponieważ właśnie, jeżeli ktoś nas zauważy, to my jego wtedy dopiero widzimy. Odchwycili tych podróżnych. Chodź. Chyba łuk jest skuteczniejszy. Znaczy, a ty jeszcze żyjesz. Moment, więcej żyje. Dobra, czas porzucić zabawki. Tu się kryło coś, pewnie też żużlowe szkło, ale... Aż się jara kolega do tej walki. Dobra, zostawiamy ognioplój. No był fajny, ale... Ej, tutaj! No właśnie nie widzę. O! Dobra, dziękuję. I... Koniec szuka! Koniec? Rzeczywiście. Nie macie nic lepszego do roboty? Jak pięknie, od razu się jasno zrobiło. Gdzieś nam Johnny uciekł, chciałem z nim jeszcze pogadać na temat tego, co się tu wydarzyło, ale pewnie będzie jeszcze okazja co do takich rzeczy. A teraz, no cóż, tak kończymy nasz... Tu jesteś! Czekaj, bo nas tu ktoś wygląda widzi. Wygląda na to, że już czysto.
Pamiętasz, jak ci krew huczała w uszach? Jeszcze zacznie dzwonić. W ciszy. To zew walki. Twe najgłębsze pragnienia. Lub wołanie o pomoc. Nie walcz z tym. Jasne. Miło, żegnaj, misja, tak? Nie, byłeś nowym partnerem? Znalazłeś już nowego partnera? A ty nim nie jesteś? Podążam własnymi drogami, Neil. One zaś prowadzą znów do bandytów. Mnie wszystko jedno, przecież nie mówię o weselu Karja. Nie jestem sam, kiedy kogo zabić mam. A samych bardów dzisiaj trafiamy. Więc byłeś żołnierzem. Walczyłeś z Karja? Dla nich, przeciw nim. Imperium zawsze jest na wojnie. Nie można wybrzydzać. Nowy król Awad widział to inaczej. Zaczął ścigać zbrodnie wojenne. Tak jakby wojna nie była zbrodnią. Ale podniosłem rękę i się zgłosiłem. Zgłosiłeś się do śledztwa? Nie, zgłosiłem się do wyznania. Po co tracić czas na jakieś głupie śledztwa? Wysłali mnie do Słonecznej Skały na 2 lata. Uczciwa cena. Wysłali cię do skały na 2 lata? To kolejny rytuał Karja? Nie, nie. Słoneczna Skała to więzienie na południe od Południka i od wodozbioru. Nowy król Słońce wierzy w resocjalizację. Ja też. W gorącej celi, z kamienia, w ciemnicy, nauczyłem się skupiać na tym, co dla mnie ważne. Jakich czynów się dopuściłeś, Neil? Akceptowalnych w tych okolicznościach. Ciekawe dla kogo? Nie ja decyduję. Powiedzmy, że reguły gry mi odpowiadały. Bo reguły są ważne. Struktura. Klatka. Inaczej. Znasz te miejsca, puste miejsca, gdzie żyli ludzie, a teraz to tylko dziura na mapie? Niewykluczone, że kiedyś tam byłem. Czas iść naprzód. Krótkie spotkanie dla nas, a dla nich koniec. I tak prowadzili plugawy żywot. No cóż, jeszcze się spotkamy. Jak również i my, niebawem w kolejnych misjach pobocznych, a także już za dobry miesiąc w nowym dodatku do Horizon Zero Dawn. Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej!